Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mamy czwartek, wybiła godzina 13. Z tej strony Krzysztof Tyczyński w audycji Chris Podcast, a moim gościem jest dzisiaj Szymon Pękala, prowadzący kanał Wojna Idei. Witam panie Szymonie. Witam, jak tam pobyt w Warszawie? Bardzo przyjemnie, ja zawsze doceniam odwiedzić naszą stolicę obecną. Ja oczywiście mieszkam już 10 lat w Krakowie, więc mi się udziela po prostu stereotyp i tak dalej, że tak powiem. Natomiast wbrew niemu zawsze doceniam, że mogę tu chwilę pobyć, więc bardzo, bardzo miło na razie jak najbardziej. Mam nadzieję, że nie było jakichś trudności z dotarciem do naszego studia. Nie, tutaj nie, tylko jedyne co mnie spotkało to, że tak się wyrażę, siła wyższa w postaci Polskich Kolei Państwowych wczoraj małego opóźnienia, ale to jest już takie coś, na co się nic nie poradzi. No, także, tutaj to tylko tyle, że mi się zdarzyło, że wszedłem nie tym wejściem, co trzeba do Pałacu Kultury, bo przyznam, że jestem pierwszy raz wewnątrz, więc... Wow. No cóż, zdarza się, no kiedyś musi być Kiedyś na wszystko jest pierwszy raz, także. Dokładnie. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do pierwszego pytania, a mianowicie, czym dokładnie jest Wojna Idei? To zależy, czy pan pytał o sam koncept, czy o mój kanał konkretnie, ponieważ sam ale to jedno z drugiego może jakoś wynika. Jedno drugiego nie wyklucza. Nie wyklucza, dokładnie. Wojna idei to jest generalnie założenie, że idee oczywiście są bardzo różne, bardzo często są ze sobą sprzeczne, mają jakieś sprzeczności między sobą, to znaczy i wchodzą, i to naturalnie stawia ich na kursie konfliktowym. Idee są ze sobą w konflikcie. I kiedy idee wchodzą w konflikt i poznaje się jedną ideę i drugą, to można, te idee w tym konflikcie mogą wyłonić ideę silniejszą. Można ocenić, która jest lepsza, która jest bardziej użyteczna, która jest bliżej prawdy i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy wyłaniać, może słabsze idee mogą ginąć na rzecz silniejszych i to bardzo często pozwala uniknąć faktycznych konfliktów i starć między ludźmi już. I dlatego ta wojna idei jest znacznie lepsza, może inaczej, nie tyle jest, ciężko powiedzieć, że to jest sposób rozwiązywania konfliktów, bo gdy konflikt jakiś faktyczny już istnieje, to, że tak powiem, po ptakach, ale jest to sposób na unikanie konfliktów i na unikanie wdrażania w życie idei patologicznych. Lepiej jest, aby te patologiczne idee zginęły w starciu z silniejszymi ideami, niż żeby mieli ginąć ludzie, gdy się je wdroży w życie, dokładnie, co czasem się zdarza. No niestety, nic już na to nie poradzimy. No niestety. I właśnie kanał powstał w celu takiego uświadomienia ludzi na temat różnych poglądów, różnych idei, żeby mogli niejako wybrać, które im bardziej pasuje? Może nie tyle aż tak, żeby mogli wybrać, ponieważ kanał raczej prezentuje, że właśnie ten schemat, bym powiedział. To znaczy, że nawet jeżeli z jakąś ideą się nie zgadzamy, nawet jeżeli jakaś idea nam się nie podoba, to warto ją poznać i warto wejść z nią w dialog, ponieważ nawet idee, które są niewłaściwe, jednoznacznie, ponieważ są też takie idee, bardzo często mogą zwracać uwagę na rzeczywiste problemy, tylko na przykład podawać złe rozwiązania do nich. No tak. I dlatego warto je czasem zbadać. Tak samo nasze idee, nasze przekonania nigdy nie są w 100% słuszne. I nie ma osoby, która miałaby w 100% słuszne przekonania, bo to jest po prostu niemożliwe. Jesteśmy ograniczeni, mamy swoje uprzedzenia i tak dalej, i tak dalej. I dlatego tym bardziej to wejście w ten dialog i to poznanie drugiej strony, nawet jeżeli powiedzmy prawda jest rzeczywiście bliżej naszej strony, ponieważ oczywiście to nie jest tak, że prawda leży po środku tych idei czy coś takiego. Bardzo rzadko tak jest. Natomiast nawet zawsze jeżeli... jakaś idea jest bliżej prawdy. Zazwyczaj tak. Natomiast nawet jeżeli powiedzmy jesteśmy przekonani, że ta prawda jest bliżej naszej strony, to i tak warto się przyjrzeć głosom przeciwnym. To znaczy, żeby... Może tak prościej umówiąc, po prostu lepiej jest rozmawiać z ludźmi, niż zamykać się w takich komorach echa. Zdecydowanie tak. Natomiast też podkreślam, że to nie jest tak, że w sensie kanał nie tylko robi to, jak również pewne idee promowane są również na kanale, prawda, w sensie taka idea jak właśnie, chociażby ta, jak również idea tak jak wolność słowa i tak dalej. To nie jest tak, że ponieważ ktoś ostatnio mnie dokładnie pytał, że ktoś mi zarzucał, że kanał wcale nie jest bezstronny. Tak, słyszałem o tym. Tak, i oczywiście, że nie, to znaczy zacznijmy od tego, że nie da się być bezstronnym po prostu, tak? Natomiast kanał oczywiście, że nie jest całkowicie absolutnie bezstronny, ponieważ po pierwsze tego się nie da robić, po drugie, no są takie sytuacje, gdzie nie warto być bezstronnym przecież, prawda? No w sensie, jeżeli jakaś idea jest patologiczna, a druga jest rzeczywiście właściwa, to warto się opowiedzieć po tej właściwej. Natomiast warto to zrobić w taki sposób, żeby nie... Żeby nie zaszkodzić samej tej idei. Tak, żeby nie stwierdzać, że jeżeli ta druga idea, nawet jeżeli uznamy, że się z nią nie zgadzamy, to i tak warto się jej przyjrzeć i warto pozostawić ją, że tak powiem, w przestrzeni, aby każdy, kto ma ochotę, się mógł jej przyjrzeć. Żeby nie zamykać jej jako coś, na co nie wolno patrzeć, nie wolno się z tym stykać, a jeżeli ktoś się z tym styka, to jest zły albo coś takiego. To jest zupełnie negatywne podejście i tego staramy się unikać. A czy
no nie wiem, czy pan zauważa jakąś taką tendencję, że ludzie bardziej wolą się zamykać na danej ideologii? Oczywiście, to znaczy, to jest niestety, znaczy stety, niestety, to jest naturalne, więc nie ma co narzekać, ponieważ tacy po prostu jesteśmy, że nie lubimy kontaktu z ideami, które podważają nasze aksjomaty tak naprawdę. Tak, nasze... ale chodziło mi bardziej o to, czy pan zauważa taką tendencję wzrostową? Tak, zdecydowanie zauważam taką tendencję wzrostową, ponieważ pomimo, znaczy, poza faktem, że to jest naturalne i że ludzie normalnie tacy są po prostu i zawsze byli, to dodatkowo w dobie internetu, mediów społecznościowych, wyszukiwarek, YouTube'a i tak dalej i algorytmów, które są tak projektowane, żeby podsyłać nam tylko te informacje, które wywołują u nas pozytywną reakcję emocjonalną, czyli innymi słowy informacje, z którymi już się zgadzamy, albo wykarykaturowane takie absurdalne wersje poglądów przeciwnych, no to oczywiście, że będziemy dostawać tylko to, z czym już się zgadzamy, albo właśnie takie wykarykaturowane właśnie te wersje poglądów przeciwnych i to tworzy właśnie takie bańki informacyjne. Ludzie się w nich zamykają, dostają, i w których są zasadniczo odcięci od innej perspektywy na życie. I ty możesz mieszkać w mieszkaniu w bloku, a obok ciebie może mieszkać twój sąsiad i obaj możecie mieć zupełnie inną wizję na to, co się dzieje w polityce w Polsce, ponieważ nawet każdemu z was, wiedząc. Dokładnie, ponieważ każdemu z was Google, Facebook i tak dalej przedstawia coś innego po prostu w tym. I to prowadzi do zamykania się w bańkach i postępującej polaryzacji, co widać w społeczeństwie. No dobrze. Drugie pytanie niejako pokrywa się z tym, co pan przed chwilą powiedział. Czyli kanał powstał właśnie po to, żeby poruszać najróżniejsze tematy związane z polityką, socjologią, filozofią, tak? Kulturą, tak. Czy mówiąc polityką, mamy na myśli bardziej ideę polityczną. Znaczy, bardziej tematy polityczno-społeczne. Tak, tak, znaczy nie komentujemy polityki. Wydarzeń politycznych, ani partii politycznych tak, konkretnych, wiem. Natomiast pewne idee, które pojawiają się w polityce. Tak, no właśnie słowo polityka jest dość często tak jednoznacznie kojarzone z tym, co się dzieje na przykład w rządach, a rzadko zwraca się uwagę na takie sprawy, no, zwyczajnych ludzi. Dobrze. A czy pański kanał spotkał się z jakimiś dużymi kontrowersjami? Kontrowersjami, to znaczy myślę, że nie spotkał się z dużymi kontrowersjami, jeżeli chodzi o treści w nim zamieszczane. Oczywiście, że wiadomo, że te moje filmy są czasem lepsze, czasem gorsze, czasem ktoś wyłapie błąd, prawda, czy coś takiego i oczywiście, że tak, tak się błędów zdala. Nie da się uniknąć. Tak, nie da się tego uniknąć. Natomiast nie liczę, bo nie wiem, czy pan zmierza w kierunku tego, co się działo dwa miesiące temu w kontekście YouTube'a. Natomiast o tym jeszcze będzie tak, to do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast nie powiedziałbym, aby wzbudził on jakieś chore kontrowersje. To znaczy, oczywiście, że są osoby, które są święcie przekonane, w sensie każdy ma hejterów w sieci i to nie jest zupełnie nic normalnego, w sensie nawet jak mawiał mój znajomy, to szczyt zera nie mieć hejtera. Ja się tej wersji się trzymajmy. Natomiast no, z mojego doświadczenia, osoby, które są fundamentalnie, które zarzucają mi jakieś patologiczne rzeczy, zwykle są osobami o radykalnych poglądach. Z jednej albo z drugiej strony, ponieważ zdarzało mi się zarzuty o faszyzm, ale to chyba każdy, kto jest w internecie, kiedyś został nazwany faszystą, ale zostało... No właściwie w tej dekadzie raczej nie da się tego No właśnie, więc ale bywałem wyzywany zarówno od faszystów, jak i od lewaków, jak i od ktoś... od też, wszystkiego, co najgorsze, wiecie, wszystkiego, co skrajne. Pewna konkretna grupa co jakiś czas w komentarzach się mnie pyta, czy ja przypadkiem nie jestem Żydem, ale już pozostawię w sferze domysłów, która to jest grupa, natomiast w sensie, bo w sposób taki zarzucający, że tak powiem, natomiast zdarzają się, powiedzmy, krytyki, zdarzają się takie, no... Taka, bo oczywiście jest, jeżeli ktoś chce mnie merytorycznie krytykować, to zapraszam i jestem pewien, że na kanale są rzeczy, za które można krytykę wystosować, natomiast jeżeli ktoś próby takiego ocenienia, że jestem, no właśnie, nie wiem, prezentuję jakąś patologiczną ideologię albo coś takiego, zwykle spotykałem się z tym ze strony właśnie jakichś radykałów, a tego, no tym się trochę nie ma co przejmować. Dobrze, pozostańmy jeszcze trochę w temacie kanału. Na wojnie idei można często spotkać filmy Jordana Petersona z napisami. Wykładów, tak. Są to pańskie tłumaczenia? Tak, to są moje tłumaczenia. Tak, tak. Dobrze. Częstotliwość ich pojawiania się jest dość wysoka. Różna, czy, myślę, bym powiedział. Czy jest on dla pana jakimś takim autorytetem? Dla mnie? Nie powiedziałbym. Znaczy, no w sensie, ja jestem, bardzo mnie interesują niektóre jego poglądy, z innymi się nie zgadzam. Ale to jak zawsze, no, nie nazwałbym go swoim autorytetem mimo wszystko, chociaż jest, bardzo mnie interesuje jego praca. Tak bym to określił. Jeżeli nie autorytetem, no to kim?
No, wydaje mi się, że no w sensie... Ciekawą postacią. Tak, jest ciekawą postacią, która wydaje mi się, że zwraca uwagę na bardzo dużo istotnych rzeczy i wokół której dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w społeczeństwie. I to mnie też bardzo interesuje, co się dzieje, nawet nie tyle, co on sam, ale to, co się dzieje wokół niego. Natomiast jednocześnie też rozpoznaję, że jego... Ponieważ on ma bardzo różne wykłady, ponieważ on ma zarówno rzeczy, powiedzmy, związane z analizą mitów, prawda, z tym, jak się formowały wierzenia w społeczeństwie, co mnie osobiście na przykład to bardzo interesuje, całą resztę widzów mniej z mojego doświadczenia. Natomiast on ma też bardzo dużo takiej psychologicznych jakichś, bo on jest doktorem psychologii, profesorem psychologii, który wykładał na Harvardzie, teraz wykładał, już nie wykłada, ale wykładał na Uniwersytecie w Toronto i ma bardzo dużo takich właśnie psychologicznych porad do codziennego życia i tak dalej. I no ja widzę też z doświadczenia, że bardzo dużej ilości ludzi autentycznie to pomaga. To znaczy, a przynajmniej twierdzą, że miało to naprawdę pozytywny wpływ na ich życie i no i jeżeli to rzeczywiście przynosi jakiś pozytywny skutek u niektórych ludzi, to, no to, no to świetnie, no to nie ma co się zastanawiać, tylko jeżeli rzeczywiście to komuś pomaga, no to trzeba, no to nie ma nic złego w podaniu tego tym ludziom, tak? Natomiast ponownie jest to, no wydaje mi się, że to odpowiada na to pytanie. No dobrze, na pańskim kanale od jakiegoś czasu można, właściwie pojawiają się takie krótkie filmy z cyklu Idea w 2 minuty. Mhm. Już prawie rok chyba będzie, ale... Już prawie. Dlaczego zdecydował się pan na krótszą formę filmów? To znaczy niektórych oczywiście. I czy na przykład sądzi pan, że poruszane tam tematy zasługują na jakieś dłuższe omówienie? Tę formę w ogóle zaproponował mi mój znajomy prowadzący kanał Nie Wiem, Ale Się Dowiem, na który też zapraszam. Dzięki Mateuszu. Zaproponował mi on generalnie tę formę. Tak, zaproponował mi on mi tę formę i stwierdziłem, że to jest coś, czego warto spróbować. Ona, ta forma po prostu bardzo dobrze się przyjęła, ponieważ, no nie oszukujmy się, ludzie w internecie mają krótki czas skupienia uwagi. To jest forma stricte informacyjna. Mhm. I wydaje mi się, że to jest coś najbliższe bezstronności na tej kanale, to znaczy tam te prezentowane idee w ogromnej większości, pewnie zdarzą się wyjątki, ale w ogromnej większości są prezentowane wyłącznie na informację, także to jest, dana idea robi to, taka była historia, do tego dąży i tak dalej i nie oceniamy tego, nie, w sensie to jest krótka taka pigułka informacyjna, żeby ludzie mogli poznać podstawowe informacje na temat danej idei, albo politycznej, albo społecznej, albo jakiegoś zjawiska i tak dalej i to się bardzo dobrze przyjmuje, natomiast oczywiście w żaden sposób nie wyczerpuje to tematu tych idei, ponieważ to jest tylko 2 minuty, to jest tylko zajawka. Jeżeli ktoś... No to jest właściwie czas, który możemy poświęcić na przeczytanie o danej ideologii, czy konkretnej postawie, na przykład na Wikipedii. Tak, to jest coś tak, w sensie... Coś tak, podobnego, ale... Tylko, że w formie graficznej z animacją, która jest bardziej interesująca dla ludzi i też przedstawia... Niż zwykły tekst. Tak, przedstawia podstawowe informacje na ten temat w jakiś atrakcyjny sposób, natomiast absolutnie nie jest to wyczerpanie tematu, no i ale to chyba nie trzeba tego tłumaczyć. No to jest, jeżeli to jest idea w 2 minuty, no to oczywiście, że to nie jest... No tak, niczego nie da się wyczerpać w 2 minuty. Tak, no i oczywiście niektórzy mówią, że z tego powinny być dłuższe odcinki 10-minutowe, gdzie byłoby to zupełnie poważniej opisane. I mają pewnie rację, tylko że ta forma nie ma tego na celu. To znaczy, ja nie mam na celu opisać tej idei szczegółowo, ponieważ gdybym opisywał tę ideę naprawdę szczegółowo, to po pierwsze nie byłoby to 10 minut, tylko 30, a po drugie byłyby to rzeczy skierowane do zupełnie innej grupy odbiorców. To jest skierowane do grupy odbiorców, którzy nie są akademicko zainteresowani w socjologią czy polityką i tak dalej, tylko zwykłych osób, które chcą poznać ciekawostkę, która ich czegoś nauczy. A jakby pan mógł wybrać, to który odcinek z cyklu Idea w 2 minuty mógłby pan tak rozwinąć? Który mógłbym rozwinąć? Tak. Chodzi głównie o tematykę. Rozumiem, o co chodzi. Znaczy, w sensie, może inaczej, czy który zasługiwałby najbardziej na szersze omówienie? O coś takiego mi właśnie chodziło. Znaczy, wydaje mi się, że każdy mógłby albo tak, prawie tak. Każdy mógłby zostać rozwinięty, natomiast tak, ale jakby pan musiał niektóre... wybrać jeden taki. Okej. Na przykład, jest na przykład idea faszyzm w 2 minuty, gdzie w 2 minuty bardzo szybko opisywany jest faszyzm i to jest taka ideologia, która jest dla mnie interesująca, powiedziałbym, w sensie to, jak to się rozwija i na jakich podstawowych odruchach ludzkich to bazuje i dlaczego to dla ludzi było atrakcyjne, ponieważ powinniśmy wiedzieć te rzeczy, musimy wiedzieć te rzeczy. Żeby kogoś wyzywać od faszysty na przykład. Znaczy nie żeby wyzywać ludzi od faszystów, tylko właśnie, żeby, no bo to tak, nie, tak, tylko... chodzi o to, że jeżeli chcielibyśmy reagować na tego typu przejawy pojawiające się kiedyś,
czymś w społeczeństwie, to musimy wiedzieć, na czym to się polega. Tak, tak, tylko chodziło mi bardziej o to, że bardzo często można zauważyć wyzywanie kogoś od faszysty, nie wiedząc nawet, co to właściwie znaczy. Tak, i notabene ten sam właśnie motyw jest wspomniany w faszyzmie w dwie minuty, że to funkcjonuje obecnie w dyskursie politycznym jako pozbawiona merytorycznego sensu obelga. Natomiast wydaje mi się, że to jest odcinek, który można by spokojnie rozwinąć, no i do tego stopnia, że jest odcinek również dłuższy o faszyzmie na wojnie idei i po prostu w sensie te odcinki, niektóre idee, które są w tym formacie idei w dwie minuty, rozwijam również w dłuższych odcinkach po jakimś czasie, jeżeli uważam, że jest to, będzie to interesujące dla widzów po prostu. Czy jeśli chodzi o kanał, to prowadzi go pan sam, czy posiada jakąś pomoc? To znaczy, pomaga mi grafik, który projektuje miniatury, to znaczy, powiedzmy, zatrudniony trochę, że tak powiem, do tego. Natomiast pomaga mi też, są osoby, które pomagają mi odpowiadać na przykład na komentarze na Facebooku, osoba, która jest moderatorem w sekcji komentarzy, ale to w sensie, są osoby, które mi pomagają, że tak powiem, na mediach społecznościowych, natomiast jeżeli chodzi o treść i o montaż i tak dalej, no to zasadniczo sam to prowadzę. No dobrze, to... Skoro już, albo może, był pan wczoraj uczestnikiem spotkania Współczesne Autorytety Konserwatywne. Czy mógłby pan przybliżyć nam trochę samo to wydarzenie? No, myślę, że mógłbym, znaczy było to wydarzenie zorganizowane przez Klub Jagielloński w Warszawie, przez Oddział Klubu Jagiellońskiego w Warszawie i zostałem właśnie zaproszony, żebyśmy porozmawiali na temat współczesnych autorytetów konserwatywnych w świetle osób właśnie takich jak Jordan Peterson, czy Jonathan Haidt, czy Roger Scruton i tak dalej, i tak dalej. I było to bardzo interesujące, bardzo takie kameralne wydarzenie, bardzo w formie dyskusji, że tak powiem, z ludźmi przy napoju. I wydaje mi się, że mogę tutaj powtórzyć taką podstawową tezę, którą też tam wydaje mi się została zaobserwowana, że współcześnie bardzo dużo ludzi takich jak Jordan Peterson i tak dalej, Jordan Peterson jest tego dobrym przykładem, on nie jest de facto konserwatystą. On jest bardziej konserwatywny niż jacyś radykalni progresywiści, ale 90% społeczeństwa jest bardziej konserwatywna niż radykalni progresywiści. Natomiast bardzo częstym zjawiskiem teraz jest takim, że konserwatyści sobie szukają właśnie tego pewnego rodzaju autorytetów wśród ludzi, którzy de facto są konserwatystami, natomiast być może są konserwatystami w porównaniu do pewnych nurtów, które są bardzo głośne w mediach i w polityce. I to też pewien problem stwarza, no bo to znaczy, gdzie są te faktyczne autorytety konserwatywne, skoro ci ludzie muszą szukać tego, prawda, czy ten ruch ma jakiś problem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to też pokazuje na całkowicie zaburzoną równowagę polityczną, jeżeli osoby takie jak Jordan Peterson, które są de facto klasycznymi brytyjskimi liberałami, są uważane za konserwatystów, to znaczy, że ten środek ciężkości poleciał gdzieś za daleko w jedną stronę po prostu. Dobrze, to pozostając jeszcze wracając jeszcze na chwilę do kanału. Dwa miesiące temu, w grudniu 2019 roku, miało miejsce dość dziwne wydarzenie. Owszem. Kanał Wojna Idei zniknął całkowicie na jakiś czas z platformy YouTube. Może nam pan przybliżyć, o co dokładnie chodziło i czy zostało to wyjaśnione? Jasne. Na początku, właściwie to było jeszcze chyba ostatniego dnia listopada, o ile dobrze pamiętam, a być może tak, mniej więcej tego w każdym razie. Kanał nagle zniknął i ja nie wiedziałem, co się dzieje, nie miałem żadnych ostrzeżeń o naruszeniu, nie zdarzyło mi się na tym kanale naruszyć wytyczne społeczności, więc nie było żadnych ostrzeżeń, żadnego niczego, nie wiadomo, co się stało. I natychmiast wszedłem w kontakt z supportem YouTube'a, no i problem pojawił się na tym, że ten kontakt z tym supportem polegał na tym, że rozwiązujemy sprawę, jeszcze nie mogę panu udzielić informacji, proszę zaczekać, no i trwało to po prostu i to było po prostu się bardzo przeciągało. W międzyczasie ja, bo też używałem innych kanałów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, między innymi z forum pomocy YouTube'a skorzystałem, gdzie inni użytkownicy mi napisali, że te objawy, które są widoczne, wyglądają tak, jakby się na przykład ktoś włamał na ten kanał, ale jak zapytałem wprost supporta YouTube'a na przykład, czy oni mogą potwierdzić, że może ktoś się włamał rzeczywiście na ten kanał, no to dostałem dokładnie to samo, że na razie nie możemy panu tego powiedzieć, proszę zaczekać, prawda, no i to się przeciągało ponad tydzień, no i po prostu zdenerwowałem się w pewnym momencie, ponieważ miałem wcześniej kontakt z supportem YouTube'a i wielokrotnie, ponieważ miałem wcześniej problemy z kontem AdSense i tak dalej i zawsze to było rozwiązywane w kilka dni, tak, i nie było z tym jakiegoś większego problemu, teraz zaczęło się to przyciągać, więc właśnie i dla jasności, gdy to się stało, ja
Na samym początku wyraźnie powiedziałem widzom na moim drugim kanale, ponieważ mam też drugi kanał Szymon Mówi, na którym raportowałem, co się działo z tym pierwszym, żebyśmy nie zakładali żadnej cenzury, żadnego złego tego, ponieważ być może to jest usterka, być może rzeczywiście ktoś się włamał, nie wiadomo, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, żeby nie oskarżajmy kogoś o tego. Oczywiście bardzo dużo ludzi mnie nie posłuchało i tylko z miejsca wiedziało dokładnie, co się stało i tak dalej, no ale to już specyfika internetu. Natomiast po prostu po tym półtorej tygodnia, ile dobrze pamiętam, czy po prawie dwóch tygodniach, no po prostu spróbowałem zrobić jakąś aferę, że tak się wyrażę w cudzysłowie, na mediach społecznościowych, z prośbą do YouTube'a, żeby mi powiedział, co się stało. Ja jeszcze nikogo nie oskarżam, ponieważ nie mam podstaw do tego i poprosiłem też jakichś zaprzyjaźnionych twórców o pomoc. Niektórzy nagrali filmy, niektórzy zaczęli podawać grafiki jakieś na YouTube'ach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak kanał Śmiem Wątpić również. Tak, na przykład nagrał właśnie film, nagrał właśnie. I to jest właśnie bardzo dobry przykład właśnie tego, co jest promowane tutaj na tym kanale, ponieważ kanał Śmiem Wątpić, w sensie autor kanału Śmiem Wątpić jest, no ma fundamentalnie różny światopogląd na pewne bardzo ważne sprawy w życiu ode mnie, a mimo to możemy się normalnie dogadywać i nie ma żadnego problemu ani animozji między nami, ani niczego takiego. I między innymi właśnie ten kanał nagrał filmik, w którym właśnie pytał YouTube'a, co się stało z wojną idei i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że po tej akcji, jeden dzień po tej akcji, czy półtorej dnia po tej akcji, nagle już mi mogli mi odpowiedzieć, co się stało. Właśnie, no nie tyle, że wszystko wróciło, ponieważ po tej półtorej akcji, po tym dwóch dniach, powiedzmy, kanał został mi przywrócony i dostałem informację, że ktoś się na ten kanał włamał, ale już go odzyskali. Ja nie mam, no ja oczywiście nie mam żadnych podstaw, dowodów, ani niczego, by wątpić w to, w sensie, poza tym to jest możliwe, oczywiście to jest możliwe, natomiast to rodzi jednak kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego dwa tygodnie zajęło im poinformowanie mnie o tym, w momencie, gdy znam przypadki innych osób, którym skradziono kanały i te osoby dostawały informacje o tym w ciągu 3-4 dni, czasem na przykład, więc dlaczego tutaj to było dwa tygodnie, dlaczego nie mogłem się dowiedzieć o tym od razu, a po drugie, po przywróceniu mi kanału zbanowano mi 10 najnowszych filmów i dostałem informację na maila, o indywidualną na każdego tego filmu, że ten film został zbanowany, ponieważ został sprawdzony, że nie spełnia wytycznych społeczności, co było kompletną bzdurą, ponieważ po pierwsze, ja bym jeszcze być może jakoś zrozumiał, gdyby, nie wiem, zbanowano mi 10 filmów na najbardziej kontrowersyjne tematy, bo niektóre tematy są kontrowersyjne, ja to rozumiem, coś takiego, nie. Ale ten w ogóle takich nie poruszał, tak? Te 10 najnowszych, bo to było 10 filmów mi najnowszych zbanowano, powiedzmy, że zdarzyły, że były tam ze dwa na tematy kontrowersyjne, bo jeden był na temat pornografii w internecie, czy coś takiego, no, ale wśród nich były również takie, które były zupełnie na tematy zupełnie neutralne. Jak również na przykład właśnie kopia wykładu Sławoja Żiszka, kopia z kanału Big Thing. Kanał Big Thing dla jasności pozwala kopiować swoje filmy i umieszczać je na innych kanałach. No i oryginał na ich stronie nie naruszał tych wytycznych, a mój niby naruszał, chociaż to był dokładnie kropka w kropkę ten filmik. I więc to było po prostu absurdalne, a dodatkowo cofnięto mi monetyzację na całym kanale i zdjęto mi po prostu zarabianie z całego kanału. I po 3 tygodniach wszystkie te filmy mi przywrócono, po iluś tam kilkunastu mailach wymienionych, rzeczywiście sprawdzono je jeszcze raz i okazało się, że no rzeczywiście jednak nie naruszają wytycznych. No to dlaczego dostałem informację, że je sprawdzono i naruszają, tak? I ja oczywiście nie wiem, i to jest w tym momencie wyłącznie moja spekulacja, nie ma na to ani absolutnie żadnych dowodów, ale no wyglądało to trochę tak, jakby ktoś ręcznie je zbanował po prostu. Na sposób arbitralny, bo to było też 10 najnowszych. Ja oczywiście nie wiem, to zaznaczam, że to jest tylko moja spekulacja, ale no nie mam innych lepszych pomysłów, a monetyzacja nadal mi na kanał nie wróciła i ten temat ciągnie się 8 tygodni i nadal nie dowiedziałem się nawet, czy ona wróci, ponieważ podobnie YouTube nie może mi jeszcze udzielić informacji, czy ona wróci, bo jakby mi powiedzieli, zabraliśmy panu i pan nie dostanie, no to bym przynajmniej wiedział, na czym stoję, a teraz się w takim limbo po prostu. No dobrze. W takim razie, co według pana świadczy to o samym YouTubie jako o platformie? Uważam, że YouTube jako osoba, jako firma pozbawiona konkurencji, po pierwsze, ja nie twierdzę, że to jest jakieś, nie mówię tutaj. Nie zakłada pan, próbuje pan nie zakładać czegoś najgorszego, tak, w sensie próbuję jakiegoś nie zakładać spisku. Czegoś najgorszego. Nie, spisku na pewno nie zakładam. To, co powiedziałem, ta moja hipoteza też nie oznacza, że nie wiem, YouTube chciał mnie ocenzurować czy coś takiego, tylko prędzej jakaś osoba pracująca w YouTubie, która z jakiegoś powodu nie chciała, która z jakiegoś powodu się to nie spodobało. Nie podobały się moje treści, na przykład opóźniała udzielenie mi pomocy, a potem właśnie na przykład arbitralnie zbanowała te, w sensie, nie wiem, podkreślam wyraźnie, nie wiem, ale jeżeli rzeczywiście to coś takiego było, a tego typu historie się czasem słyszy również na innych kanałach, no to
no to w takim wypadku byłoby to oznaczyło, że YouTube po prostu pozwala sobie pracownikom na jakąś samowolkę, z czego nie powinno mieć miejsca, plus pozwala sobie na traktowanie niektórych twórców tak, jak to całkowicie nie powinien robić, a ci twórcy, czy nam się to podoba, czy nie, nie możemy powiedzieć, że idziemy do konkurencji, bo nie ma konkurencji dla YouTube'a. YouTube jest oczywiście nie stuprocentowym monopolistą, ale ma jest nieporównywalny. Tak. Drugi najczęstszy, drugi najpopularniejszy serwis internetowy, filmowy w Polsce, czyli CDA. Ja mogę, ponieważ ludzie się bardzo mnie często pytają, czemu ja nie przejdę na inny serwis? Bo nie ma innego serwisu. W sensie na CDA dla przykładu, tak? W okresie, gdzie na CDA suma wszystkich moich filmów zebrała w sumie 100 tysięcy wyświetleń, to w tym samym czasie na YouTubie robi 4 miliony. No w sensie, no, nie ma innego serwisu, na którym można by się. No i przez ten brak konkurencji, jeżeli YouTube zleje jakiegoś twórcę, nie odpowie na prośbę, nie potraktuje użytkownika, który podpisał z nimi umowę i tak naprawdę wymagamy tylko tego, żeby oni się od tej umowy wywiązywali. Jeżeli tego nie robią, to nie ma nad nimi żadnego bata, tak? I nic im nie grozi za to, no bo ja dalej muszę korzystać z tego YouTube'a i to po prostu rodzi sytuację, która jest niekorzystna dla twórców po prostu, moim zdaniem. Natomiast wyraźnie podkreślam, że to jest bardziej problem, wrażenie biurokratyczno-technologiczny. Do tego jeszcze możemy mówić o nadwrażliwych algorytmach, ale to już zupełnie osobny temat. No dobrze, to odejdźmy już na chwilę od YouTube'a. Ochłońmy trochę. Bardzo często można zauważyć, no wrócimy tutaj też do YouTube'a, niestety. Na twoich filmach często są też wywiady z innymi twórcami, jak właśnie Śmiem Wątpić, albo też Everyday Hero. Tak, to znaczy, tylko doprecyzuję, że te wywiady na początku, te rozmowy się najpierw pojawiają na Wojnie Idei, natomiast od jakiegoś czasu one są już wszystkie na Szymon Mówi na tym drugim kanale, żeby rozjechało się to na dwa kanały. Dobrze, i jeśli o to chodzi, to moje pytanie brzmi tak, czy według ciebie łatwo jest rozmawiać z ludźmi o innych poglądach niż nasze? Nie, nie jest to łatwe. Gdyby to było łatwe, to wszyscy byśmy to robili. Natomiast trzeba włożyć pewne minimum wysiłku. Po pierwsze, w miarę możliwości obiektywne przestudiowanie argumentów drugiej strony, ale to jest konieczne, jeżeli wychodzimy z założenia, że kto wie, może druga strona ma rację, a my się mylimy, prawda? Bo trzeba tak to robić, jeżeli chcemy dojść do prawdy. A poza tym to nie jest łatwe, ponieważ bardzo często te drugie osoby wyznają idee, które bezpośrednio godzą w podstawowe aksjomaty, na których opieramy cały nasz światopogląd, całą naszą tożsamość i tak dalej. I to nie jest łatwe, dlatego w internecie jest tyle szamba wylewane na ludzi o innych poglądach, właśnie dlatego, że to jest bardzo trudne, ale mimo to warto starać się to robić. I te dwa przykłady, które pan teraz przytoczył, są właśnie dobrym przykładem. No, to były osoby, z którymi się fundamentalnie nie zgadzam na pewne tematy, ale po pierwsze to nie znaczy, że nie możemy rozmawiać na spokojnie i przedstawić swoich argumentów i zaprezentować ich, a po drugie to nie znaczy, że nie możemy mieć bardzo dużo wspólnego, prawda? To znaczy to, że na jednej płaszczyźnie się bardzo nie zgadzamy, to nie znaczy, że na innych płaszczyznach nie ma elementów, które nie tylko się zgodzimy, ale na przykład oboje się zgodzimy, że warto je promować w społeczeństwie, czy coś takiego. Natomiast też należy podkreślić, że to są osoby, które są, że tak powiem, normalne, tak? W sensie my się starczy na jakiś temat nie zgadzamy, ale to nie znaczy, że mamy jakiś, że nie dałoby się koegzystować z nimi, bo... Że nie ma między państwem jakiegoś konfliktu. No nie, jest konflikt ideowy, tak? Ideowy, tylko, natomiast... że nie wychodzi on na taki poziom, że... To znaczy wyznawane przez, przykładowo, tamte osoby poglądy, ja się po prostu z tymi poglądami nie zgadzam, natomiast nie mam żadnego problemu z tym, że w społeczeństwie istnieją osoby, które wyznają właśnie takie poglądy, z którymi się nie zgadzam, prawda? Ponieważ one nie prowadzą w żaden bezpośredni sposób do jakiejś patologii, prawda? Czy coś takiego. Natomiast też na kanale są też rozmowy z osobami wyznającymi, że tak się wyrażę, zbrodnicze idee, które gdy kiedyś w społeczeństwie zostały zrealizowane, to przyniosły już dużo zła, prawda? Nie będziemy mówić, o kogo chodzi, ale jest kilka takich wywiadów właśnie z tego typu osobami i to też jest interesujące, ponieważ z takimi osobami też należy porozmawiać, też należy po prostu zderzyć ideę i tak dalej, natomiast pewnie miałbym problem z koleżeńską relacją z taką osobą, której gdyby zrealizowała swoje poglądy, to bym siedział w łagrze, prawdopodobnie, tak? Dobrze, ale może już nie wspominajmy, o kogo dokładnie chodzi, nie rzucajmy słów haseł, bo pewnie za to też mógłbym nas zabanować. No dobrze, czyli krótko mówiąc, rozmawiajmy, a nie wdawajmy się w bójki, jeżeli o to chodzi. I nawet jeżeli to jest trudne i może nawet czasem powiedziałbym bolesne dla nas rozważanie takich idei, to
to jest korzystne również dla nas. Dla nas, dla ludzi w naszym otoczeniu i miejmy nadzieję, że dla całego społeczeństwa i pamiętajmy, że prawda nas wyzwoli. Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, a przyjrzyjmy się jeszcze bardzo popularnemu, może nawet historycznemu momentowi, Brexit, mianowicie. Jak pan się na to zapatruje i czy jest jakaś szansa w najbliższej przyszłości, żeby któreś państwo europejskie wyszło z sojuszu? No, Brexit nastąpił, tak? Nie da się ukryć. Tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem niejako... Znaczy ja nie chcę mówić, że się cieszę, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, bo to nie tak. To zupełnie nie jest tak. Natomiast, że tak powiem, uspokoiło mnie do pewnego stopnia, że ta kontrowersyjna i być może nawet niebezpieczna decyzja podjęta w demokratycznym głosowaniu została doprowadzona do końca, ponieważ gdyby Wielka Brytania stwierdziła, że robimy jeszcze trzy referenda, dopóki nie siądzie tak, żeby elitom politycznym się to zgadzało, to by było niebezpieczne. Jeśli ludzie zadecydowali w demokratycznym głosowaniu za czymś, to należało to doprowadzić do końca, a nie powtarzać dopóki, bo w Belgii, prawda, w Irlandii były takie głosowania powiązane z Unią Europejską, że były one powtarzane do skutku po prostu, dopóki się nie uzyskało odpowiedniego wyniku, i tak to jest niebezpieczne. Także cieszę się, że zostało to doprowadzone do Wielkiej Brytanii do końca, natomiast to wcale nie znaczy, że to będzie ostatecznie korzystne. Tylko pytanie jeszcze, korzystne dla kogo? Ponieważ pytanie brzmi, czy Brexit wyjdzie na plus, należy zapytać, dla Wielkiej Brytanii, dla Europy, czy dla Polski? Czy dla Wielkiej Brytanii wyjdzie na plus? Spekuluję i zaznaczam, że spekuluję to jako osoba, która nie jest specem w polityce międzynarodowej, nic takiego. Nie powołujcie się to teraz na mnie, ale spekuluję, że w dłuższej perspektywie czasu Wielkiej Brytanii myślę, że wyjdzie to na plus. Oni nigdy nie byli całkowicie zintegrowani i naprawdę to te regulacje unijne narzucały całkiem sporo reguł właśnie ograniczeń na ich gospodarkę i na ich po prostu sposób życia. Także domyślam się, że w dłuższej perspektywie czasu wyjdzie im to na plus. Natomiast na przykład myślę, że Polsce to nie wyjdzie na plus, ponieważ... jesteśmy za bardzo zintegrowani. Tak, dokładnie, z Wielką Brytanią. A. Z Wielką Brytanią jesteśmy dość zintegrowani nie tylko przez całkiem sporą naszą diasporę, ale również przez fakt, że no, Wielka Brytania mówiła z nami często wspólnym głosem w Parlamencie Europejskim, no i teraz po prostu nie będzie, a to był duży gracz, prawda, który w wielu miejscach na temat tego kształtu Europy, jak to ma wyglądać, się zgadzaliśmy i teraz ten głos został stracony i tak naprawdę wydaje mi się, że, no i to jest, może być dla nas potencjalnie niebezpieczne, ale też nie chcę mówić, jakie będą dokładnie tego skutki, bo zwyczajnie w świecie nie wiem i też wydaje mi się, że cokolwiek by na ten temat nie zostało mówione, to musi być to mówione w perspektywie takiej, że spekulujemy, bo nikt nie wie na 100%, jak to się skończy, natomiast wydaje mi się, że warto to obserwować i warto wyciągać z tego wnioski. Natomiast czy jakieś państwo może wyjść z Unii Europejskiej? Móc może. Oczywiście, że może, natomiast nie będzie to Polska w najbliższym czasie, ponieważ Polacy, 90% Polaków chce zostać w Unii. Polska jest jednym z najbardziej euroentuzjastycznych państw w Europie. To znaczy, obok jeszcze jakich krajów? Ogólnie obok krajów bloku wschodniego. Blok wschodni jest ogólnie, wbrew pozorom, lepiej ocenia działania Unii Europejskiej niż blok zachodni. Natomiast nie sądzę, aby było jakiekolwiek zagrożenie w najbliższym czasie, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, ponieważ zarówno ludzie, jak i rząd, wbrew temu, co się niektórym wydaje, jest prounijny. No tak. Natomiast co będzie za 10 lat, to nie wiem, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ponieważ, w sensie, należenie do struktur politycznych międzynarodowych, jedynym argumentem za to jest to, że wyciągamy z tego jakieś korzyści. Tak, dla nas i dla nich, miejmy nadzieję, też, ale w momencie, gdybyśmy się okazało, że za jakiś czas, z jakiegoś powodu przestanie być dla nas korzystne obywatelstwo w Unii, tak jak Brytyjczycy orzekli, że uznali, że dla nich jest to przestaje być korzystne, no to nie ma co się dogmatycznie tego trzymać, tak? To znaczy, nie możemy być w Unii Europejskiej dla samej zasady, tak? W sensie, jesteśmy w niej, ponieważ wyciągamy z tego korzyści i wydaje mi się, że obecnie wyciągamy z tego korzyści i że, ale gdyby się okazało, że nie dość, że przestaliśmy, to jeszcze perspektywa na przyszłość jest taka, że tych korzyści nie będzie, albo że będą wręcz straty, no to nie ma co traktować tego uczestnictwa jako święte, ponieważ to jest udział w organizacji politycznej, prawda, a nie jakaś, nie wiem, fundamentalna życiowa misja czy coś takiego. I natomiast nie wiem, czy... No wydaje mi się, że pierwsze do wylotu są chyba Węgry, prawda? Ale to ponownie mówię to jako osoba, która się nie zna na relacjach międzynarodowych. Natomiast to nie znaczy, że one wyjdą w najbliższym czasie. Natomiast też bym spekulował, że może nastąpić pewien rozłam.
w Unii Europejskiej na państwa zachodnie, które jednak dążą do, preferują wizję silnej integracji i europejskiego superpaństwa, i na część wschodnią, która jednak preferuje Europę ojczyzn i wspólnotę przede wszystkim ekonomiczną, a niekoniecznie taką ścisłą integrację jak tamta. I pozostawiająca też więcej wolności państwom członkowskim. I niewykluczone, że dojdzie tu do rozłamu, ale ponownie to są moje spekulacje. Tak, słyszałem też opinię, że prędzej sama Unia się rozpadnie, niż nastąpi polexit. Bardzo możliwe, tak. W sumie nawet ten rozpad jest chyba jest bardziej możliwy. Teoretycznie. Tak, gdybym miał ponownie spekulować na chwilę obecną, to też bym powiedział, że sama Unia się słabiej trzyma niż my ich, więc tak mi się wydaje. Tak. No tak. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Jakie ma pan plany związane z kanałem Wojna Idei oraz Szymon Mówi na 2020 rok? No, bardzo. On się kanały się rozwijają, zwłaszcza Wojna Idei się rozwija, bardzo dynamicznie się rozwinął w zeszłym roku, więc chciałbym, by się rozwijał jeszcze bardziej dynamicznie w tym roku. Co na przykład pan w tym zakresie planuje? W sensie, chciałbym też, mam nadzieję, że zostaną utworzone pewne też nowe formaty, nowe formaty odcinków, których dotychczas jeszcze nie było, natomiast też nie chcę zdradzać tutaj zbyt dużo szczegółów, ponieważ jeszcze nie jestem, że tak powiem, nie jest jeszcze nic, jest to w trakcie przygotowania, nie jest to nic pewnego, natomiast chciałbym też po prostu dotrzeć do szerszej ilości po prostu osób, że tak powiem, i może przyglądać się pewnym zjawiskom społecznym, które bardziej dotykają nas tu w Polsce, a nie są takie tak ogólne, jak niektóre takie bardzo ogólne idee. I być może uda się to zrealizować, mam nadzieję, ponieważ mam też nadzieję, że to pozwoli właśnie zachęcić, ponieważ ten kanał jest przede wszystkim, on jest skierowany do powszechnego odbiorcy, to znaczy nie trzeba być ekspertem w którejkolwiek z tych dziedzinie, żeby tego słuchać. To w sensie, to też warto podkreślić, ponieważ ludzie, niektórzy zarzucają, że to nie jest ani blisko, ani odrobinę blisko poziomu akademickiego. Oczywiście, że nie. No, w sensie, no bo nie taki jest zamysł. To nie jest taki zamysł. Zamysł tego kanału jest taki, żeby przedstawiać wartościowe, merytoryczne treści, ale w sposób zrozumiały również dla osób, które nie są w żaden sposób akademicko czy naukowo z tym związane, prawda? I przynajmniej tak się staram. I czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej. Natomiast właśnie tak. No dobrze. To w takim razie z naszej strony byłoby to już na tyle. A naszym słuchaczom proponujemy: odwiedźcie kanał Wojna Idei oraz Szymon Mówi. Zapraszamy. Bo warto na YouTubie czasem obejrzeć coś innego niż challenge i pranki. Typu wskakuje do basenu z kolą za 5000 lajków. Tak. Wejdźmy. Zapraszam jak najbardziej. Każdy znajdzie coś dla siebie, myślę, że tam. I warto rozmawiać o ideach. Dobrze. To była audycja Chris Podcast. Prowadził Krzysztof Tyczyński. Moim gościem był Szymon Pękala. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia.